Powiedz, Nina, masz dzisiaj imieniny. Jak to się stało, iż tak liczne grono właśnie przyszło uczcić twoje imieniny? Ja mam dużo przyjaciół, których bardzo cenię. Zaprosiłam nie wszystkich, bo powiem tak, nie mieszkają tutaj. Pogoda dzisiaj była też niefajna. O 15 był początek, to była taka ulewa i taka burza, ale powoli wszyscy docierają. Ale dla mnie najpiękniejszym prezentem jest to, że zobaczyłam się z wami. Jest mi bardzo miło i dziękuję. Również bardzo dziękujemy za obecność właśnie na twoich imieninach. Powiedz, jesteś znaną polską projektantką. Jakie kreacje są właśnie modne na lato? Co doradzasz paniom? Ja zawsze doradzałam kwiaty i kolory. W Polsce było to nigdy takie niedostępne. Kobiety nie lubiły się ubierać kolorowo, ale ja wygrałam, dlatego że kwiaty są bardzo modne, bo lato charakteryzuje się zapachem, kolorem. I kwiatami, i wszystko żyje. Dlatego uważam, że w tym sezonie na topie będą kwiaty i kolory. I kobiety, które będą olśniewały w zapachu, że tak powiem, słońca i tego wszystkiego, co się toczy wokół nich. Powiedz właśnie coś o tej masce. Wiem, iż powitałaś wszystkich zaproszonych gości właśnie w tym stroju, w tej masce. Powiem tak, strój jest nieprzypadkowy. Ja to kupiłam w Hiszpanii, ale kierowałam się też swoim, że tak powiem, swoją taką magią myślenia. To mi się bardzo spodobało i do tego została kupiona ta maska, czyli to strój z Hiszpanii. Hiszpania to są kolory, to jest życie. No, piękny, kolorowy, ciepły kraj. I razem to stworzyło mój wizerunek na dzisiaj. W takim razie, Nina, życzymy tobie wszystkiego najlepszego z okazji imienin i udanej zabawy do białego rana. Cudownie, dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę wam też dużo szczęścia, ale szczęście macie, wiem o tym. Dziękuję. Dziękujemy również.